16, a nawet 19 tysięcy złotych, czyli jakieś 5 średnich krajowych, zarabia w Polsce spawacz podwodny. W Norwegii może to być nawet 30 tysięcy złotych. Co prawda, praca nurka nie jest łatwa, trzeba mieć końskie zdrowie i do tego świetnie nurkować. Jednak wysokie wymagania rekompensuje sowite wynagrodzenia, a na dodatek nie trzeba mieć dyplomu uczelni wyższej. A ty, Gimper, skończyłeś studia? No nie. A dobrze zarabiasz? Bardzo dobrze. No właśnie, czasy, w których wydawało się, że nie da się dobrze zarobić bez ukończenia studiów, już dawno za nami. Obecnie bardziej liczą się unikatowe umiejętności niż dyplom. Spawacze, i to nie tylko podwodni, to obecnie bardzo poszukiwani pracownicy. Niektóre firmy w miastach stawiają nawet banery z ogłoszeniami o pracy dla spawaczy. Do tego od razu podają wynagrodzenia, co kiedyś było ściśle strzeżoną tajemnicą. Średnie wynagrodzenie spawacza w Polsce wynosi między 3 a 5 tysięcy złotych na rękę. A doświadczony spawacz przy dużych projektach może zarobić nawet 8 tysięcy. Około 4 tysiące złotych netto wraz z dodatkami mogą zarobić początkujący kierowcy tirów na trasach międzynarodowych. Po kilku latach ta kwota może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Ponad 10 tysięcy złotych na rękę wraz z dietami i premiami miesięcznie mogą otrzymywać kierowcy tirów jeżdżący na trasach międzynarodowych oraz kierowcy przewożący materiały niebezpieczne. Za granicą zarobki kierowców tirów są dużo większe. W Niemczech zaczynają się od 7 tysięcy złotych na rękę dla początkujących. Żeby zostać kierowcą tira, trzeba przede wszystkim zdać prawo jazdy w kategorii C lub C plus E. Ponadto wymagane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej do przewozu rzeczy oraz aktualne badania psychotechniczne. Dodatkowe uprawnienia muszą posiadać kierowcy, którzy przewożą materiały niebezpieczne, tak zwane ADR-y. A jeżeli sami płacimy za kursy i szkolenia, to potrzebujemy jeszcze około 10 tysięcy złotych, bo tyle właśnie kosztują kursy i szkolenia potrzebne do uzyskania kwalifikacji. Jeśli jednak nie chcecie przebywać tak długo poza domem i do tego mieszkacie w Warszawie, dobrym pomysłem może być praca na stanowisku maszynisty metra. Miesięczne zarobki to około 4300 zł na rękę. Ja na przykład mógłbym zostać maszynistą, bo posiadam wykształcenie średnie techniczne, a właśnie takie jest wymagane do tego zawodu. Ale oprócz tego trzeba posiadać doskonały wzrok i słuch. Co? 13 200 zł średnio miesięcznie może zarobić kontroler ruchu lotniczego. Kandydat do tej pracy nie musi mieć ukończonych studiów, ale za to wymaga się od niego ponadprzeciętnej spostrzegawczości i dobrej orientacji w przestrzeni, refleksu, szybkości w podejmowaniu decyzji, umiejętności współpracy w zespole i dobrej znajomości angielskiego. Samo szkolenie trwa od 20 do 24 miesięcy, a predyspozycje do pracy kontrolera ma zaledwie 5% ludzi, lecz często o tym nie wiedzą. A myślisz, że ty masz? Wiesz co, musiałbym sprawdzić, chociaż wydaje mi się, że moje kompetencje w lotnictwie pozwoliłyby mi zostać co najwyżej stewardem. Stewardów i stewardess linie lotnicze oczekują przede wszystkim znajomości przynajmniej dwóch języków obcych. Jednym z nich musi być angielski. Na kurs stewardess z reguły nie przyjmuje się osób, które skończyły 30 lat. Poza tym kandydaci powinni mieć odpowiedni wzrost, dobrze wyglądać, wzbudzać zaufanie i umieć pływać. Pływać? A co ma samolot wspólnego z pływaniem? Też mnie to zdziwiło. Zarobki w Polsce stewardów i stewardess wahają się od 4 do 6 tysięcy złotych, licząc wynagrodzenie zasadnicze wraz ze wszystkimi premiami. W najlepszych zagranicznych zaś liniach zarabiają od 8,5 tysiąca złotych na rękę. Niezmiennie od kilku lat wśród najczęściej poszukiwanych pracowników są przedstawiciele handlowi. Aby wykonywać ten zawód, nie jest konieczne wyższe wykształcenie, a zarobki, szczególnie w branży medycznej i farmaceutycznej, są naprawdę duże. Yes! Według raportów mediana zarobków przedstawicieli medycznych to 4600 na rękę, ale pięciocyfrowe zarobki nie robią w tej branży na nikim wrażenia. A co z osobami bardziej kreatywnymi? Zacznijmy od szefa kuchni. Poza smakiem i kreatywnością do przygotowywania dań, musi mieć także zdolności menedżerskie, aby umieć organizować pracę zespołu mu podlegającego.
Zarobki na tym stanowisku są bardzo zróżnicowane i zależą głównie od klasy restauracji. W zdecydowanej większości szefowie kuchni zarabiają powyżej średniej krajowej, a najlepsi spokojnie mogą negocjować miesięczną stawkę w wysokości od 12 do 15 tysięcy złotych na rękę. Na niezłe zarobki mogą też liczyć profesjonalni fotografowie oraz operatorzy filmowi. Pracodawcy i zleceniobiorcy w tych przypadkach nie patrzą na dyplomy, tylko na portfolio. Dobry fotograf, szczególnie w okresie weselnym, może zarobić nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Tak samo dobry operator filmowy. A przy okazji poznajcie Adriana, operatora, który kręci dla pieniędzy. Wyślij ten film komuś, komu nie chce się uczyć do nadchodzących testów, egzaminów albo po prostu zawalił cały rok.